zacznijmy od podsumowania sezonu. No, miejsce czwarte z zeszłego sezonu. Miejsce, które w jakimś tam w naszych celach było, zrealizowaliśmy ten cel. Czy jesteśmy z tego zadowoleni? Zapewne troszeczkę tak, ale jakiś tam niedosyt pozostaje. Jedno zwycięstwo z Pogonią mogło być troszeczkę lepiej, no wyszło i wyszło. W każdym razie, tak krótko podsumowując, cel osiągnięty, lekki niedosyt pozostał. Jeżeli chodzi o nowy sezon, troszeczkę nastąpiły zmiany w klubie. Jak Państwo już zdążyli się zorientować, nowym trenerem klubu został pan Andrzej Niedrzawa. Za chwilę będą mogli Państwo z nim sobie porozmawiać, który przedstawi jakąś tam koncepcję na nowy sezon. Kierownikiem, drugim trenerem klubu pozostaje pani Justyna Stalina, więc tutaj można powiedzieć się nic nie zmienia. Do tego dochodzi kilka nowych zawodniczek i kilka juniorek z Trusa będzie nas wspierało, ale o tym powie już pan trener bezpośrednio. Jeżeli chodzi o cele na nowy sezon, chcielibyśmy, żeby to była pierwsza czwórka, ale dajemy taki leciutki zapasik i mówimy sobie o pierwszej szóstce, czyli miejsca 1-6. Miło by było, jakby to była pierwsza czwórka. Zobaczymy jak wyjdzie. Trener będzie rozliczony na bieżąco tak naprawdę po każdej rundzie, więc myślę, że tutaj dosyć fajnie będzie tutaj zwracone, że się układało. No i oddam głos panu trenerowi, który kilka słów powiedział o zawodniczkach, o wizji, jaką ma na ten sezon. I tak naprawdę proszę bardzo. Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że będę miał w tym sezonie przyjemność pracować w klubie Starty, albo w klubie, który wiem, że ma duże tradycje, w ogóle Ziemia Elbląska, jeśli chodzi o piłkę ręczną kobiet. Zresztą Justyna, z którą będę współpracował, jest tego przykładem, bo też się tutaj wywodzi z tego klubu, tu jest Truso. I chciałbym, żeby no, jakaś taka kontynuacja nastąpiła. No, wszyscy byśmy chcieli, żeby to było nawiązanie do lat świetności, kiedy Elbląg był nawet mistrzem Polski w piłce ręcznej kobiet. Ale myślę, że moimi krokami tego życzę tutaj zarządowi i wszystkim Elblągu, żeby te lata powróciły. Mam nadzieję, że zespół tegoroczny w nowym sezonie przede wszystkim pokaże piłkę ręczną, którą kupią kibice, którzy przyjdą na halę. Nie zawsze możemy obiecać zwycięstwo, na pewno natomiast zawsze będziemy obiecujemy walkę o to zwycięstwo i wiem, że to jest podstawa, bo rywal też się nie położy, ale będziemy starać się zresztą taki zespół zbudować, który będzie w każdym meczu walczył o największą pulę. Mam nadzieję, że dobór zawodniczek, który to jest zarząd, wspólnie z nami skomponował po ubytkach, które nastąpiły po tym sezonie. Nie było łatwo te ubytki, że tak powiem, zastąpić, bo zawodniczki, które odeszły, to były zawodniczki dużej klasy, dużego formatu, ale mam nadzieję, że te zmiany w jakiś sposób też będą pozytywnie na funkcjonowanie drużyny. A jednakże, których zawodniczek najbardziej pan żałuje, które odeszły? Zresztą nie trzeba chyba tego w kategoriach żalu rozpatrywać, bo taki może nie lifting, ale często no, to jest konieczna taka wymiana, powiedzmy, chwili nawet do lepszego funkcjonowania chyba, nawet nie tylko drużyn, ale w ogóle jakichś skupisk ludzkich. Wydaje mi się, że no, jednak dwie skrzydłowe, które tutaj grały, jednak to była dosyć wysoka półka, jeśli chodzi o lewe i prawe skrzydło. Ciężko będzie je zastąpić, ale są bardzo uzdolnione juniorki, to jest Truso. Te, które odeszły, były bardzo dobre, ale też kiedyś były juniorkami. Też zaczynały kiedyś z małego celu. Także będziemy starali się tutaj ta młodzież, która będzie na skrzydłach w tym roku grała, w jakiś sposób podrasować, żeby szybko dobiła do wyższego poziomu. To, co pan prezes Trakt powiedział, cele i zadania być w pierwszej czwórce, to jest realnie? Przejdą się na ta rzecz? W pierwszej szóstce to jest cel taki realny. Chcielibyśmy, żeby było lepiej, czyli żeby była pierwsza czwórka, ale wiadomo, stawiamy sobie cel przed trenerem, to jest pierwsza szóstka. Postawiamy przed całą drużyną, przed trenerem. To jest realne. Na koniec, czy będzie zasadniczy? Tak jak mówiłem, będzie trener rozliczany z tego, co się dzieje po rundach kolejnych. Może zapytam o trenera o obserwację klubu w trakcie poprzedniego sezonu.
co się panu nie podobało w drużynie, co by pan zmienił w tamtym zespole i co teraz, czym się ten zespół będzie różnił, nie tylko pod względem personalnym, ale w ogóle pod względem stylu gry, bo tutaj często narzekaliśmy na to, że zespół nie pokazywał wszystkiego, co potrafi. Wydaje mi się, że ocena zespołu z poprzedniej rundy, tak jak prezes powiedział, jest chyba pozytywna, bo jednak czwarte miejsce na koniec sezonu jest dobrym wynikiem. No, czasami jest tak, że się rozpatruje te poszczególne spotkania po kolei i można jakiś taki mieć trochę fałszywy obraz, tak? Mecz po meczu, często są kontuzje, jakieś urazy, ktoś był chory. Nie zawsze się w każdym meczu da, powiedzmy, jakoś tam wszystkich zadowolić, ale no, suma summarum chyba nie może, mi się wydaje, Elbląg tego sezonu ostatniego jako nieudany potraktować. Także może nie szukajmy tutaj gdzieś negatywów, spróbujmy w ten nowy sezon wejść z pozytywami z poprzedniego sezonu i jeszcze może coś dorzucić na górkę. Czyli jeżeli chodzi o wynik sportowy, to było czwarte miejsce. Pierwszy raz od 15 lat klub wszedł do Final Four, do pierwszej czwórki, tak? Więc tak naprawdę nie mamy się czego wstydzić. Na pewno pozostanie leciutki niedosyt, bo Państwo wiedzą doskonale, że był ten mecz ze Szczecinem, który można było wygrać. I tutaj no, troszeczkę pozostaje na takie małe coś tam gdzieś na końcu serduszka. No ale co, trzeba walczyć dalej, jest kolejny sezon i myślę, że trzeba powalczyć z nowym składem, z nowymi nadziejami. Czy kadra zamknięta już jest na dzień dzisiejszy? Teoretycznie kadra jest zamknięta, mamy skład domknięty. W zeszłym sezonie też tak mówiliśmy, ale w międzyczasie doszła pani Sylwia Lisowska, więc nie chciałbym mówić tak, że na 100% zamykamy, no ale teoretycznie zamknięta kadra. A dlaczego akurat trener Nierżawa dla nas przypasował tutaj do klubu? Chcieliśmy troszeczkę... Koncepcja, która była ostatnio prowadzona, polegała na tym, że bardzo mało zawodniczek było takich młodszych, a teraz ten zespół, który budujemy wspólnie z kadrą, daje taki podział na zawodniczki młodsze, mniej doświadczone oraz zawodniczki takie doświadczone, grające, ograne już. No i mam nadzieję, że to połączenie będzie takim fajnym dynamitem w tym nowym sezonie. I taką osobą, która mogła nam takie coś zagwarantować, był właśnie trener Andrzej Nierżawa, który jest doświadczony w przypadku juniorek i zna również inne zawodniczki takie starsze, z którymi współpracował. To poproszę o wymienienie te osoby, które przyszły do zespołu jako nowe postaci. Bardzo proszę. Proszę panie trenerze. Klub w tym sezonie pozyskał, nie wiem, czy to oficjalnie już zostało powiedziane, ale chyba to jest tak, takie miejsce, kiedy możemy to zacznijmy od pozycji bramkarki. Zresztą została w klubie Elblążanka Ewa Sielicka. I przychodzi na tę pozycję również bramkarka ze Szczecina, Saloma Szybielska, tak? Tak. Na dzień dzisiejszy są to dwie bramkarki. Mamy jeszcze juniorkę brązką, Alicję Klarkowską, rocznik 97. To jest pozycja bramki. Jeśli chodzi o pozycję obrotową, Hania Sądy odeszła do Koszalina, została Ola Mielczewska i pomoże jej na kole Sylwia Matuszczyk z Koszalina. Jeśli chodzi o pozycję środkowo rozgrywającą, to została Asia Waga. I tutaj z rozgrywających, które będą na tej pozycji, może być to zarówno Paulina Muchocka, która przyszła, także epizody na tej pozycji miała Ola Jędrzejczyk, doskonale sobie radziła. Będąc przy Oli Jędrzejczyk i przy Oli Mielczewskiej, też trzeba sobie zdać sprawę, że mamy w składzie trochę zawodnicze, które do tej pory w różnych klubach grając nie miały zbyt dużo minut na parkiecie. Będziemy spróbowali teraz ten potencjał jakby odzyskać tych ławkowych takich zawodniczych jak Ola czy... A dodam, że jest bardzo duży potencjał akurat tych zawodniczych, o których trener mówi, czyli Ola Jędrzejczyk i Mielczewska. Pytanie, co na rozegranie Ola? Znaczy to jest tam już, nie wchodźmy w takie... doświadczenie z zeszłego sezonu. Mówię, kto mógłby tam ewentualnie na tej pozycji wystąpić, wiadomo, że sezon jest długi i chcielibyśmy, żeby oczywiście nie trzeba było z tych rezerw korzystać takich, ale wszystko jest możliwe. No cóż, Sylwia Lisewska pozostała w klubie lewe rozegranie. Do tego dojdzie reprezentantka Polski młodzieżowej, rocznik 96. Jest to Patrycja Świerżewska. Patrycja? Świerżewska. Pochodząca z Radzymina. Skończyła w tym roku SMS w Płocku.
I z tej generacji też zawodniczek jest Aleksandra Kwiecińska. Jest to leworęczna, prawo rozgrywająca, młoda zawodniczka. Zobaczymy, jak się rozwinie w seniorkach. No i tutaj jakby miejsce na prawej połówce razem z Kwiecińską będzie grała na tej pozycji Ewa Andrzejewska. To też jest jakby kolejnym przykładem zawodniczki, która do tej pory raczej była to numerem 2 w Wistalu, tak? I tutaj spróbujemy, żeby ten potencjał wykrzesać w starcie. Także rozegranie mamy zrobione, tak? Prawe skrzydło zostaje nasza zawodniczka Szopińska. Tutaj dochodzi też z młodszego pokolenia Magda Balsam, do tej pory występująca w Wistalu na prawym skrzydle. Taka trzecia z tej generacji młodych zawodniczek, tam jest Janiszewska, Łabuda i Balsam jest tą trzecią, którą tutaj do Elbląga pozyskaliśmy. No i lewe skrzydło jest to Ola Jędrzejczyk, która do tej pory też była tym numerem 2 właśnie w Elblągu. I mamy dwie bardzo dobre, znaczy z potencjałem, może nie bardzo dobre, ale z dużym potencjałem zawodniczki z Elbląga, wychowanki tutaj Truso, ten Ingolskiego. Jest to Daria Gerej, która w tym roku skończyła wiek juniorki 96 rocznik i Marysia Michalska, rocznik 97. I jeszcze to są takie dwie dziewczyny, które będziemy. Oprócz tego są jeszcze dwie, które będą włączone do składu, może nawet trzy juniorki. Kabryszko, Romanowicz i Tchórzewska. Takie nazwiska tutaj są. Byłem na paru treningach z dziewczyną. Jest to taka grupa 5-6 zawodniczek, która mogłaby wspomóc zespół seniorek w pracy treningowej. Czyli nawiązując do tematu, to nie są wzmocnienia, tylko uzupełnienia, tak? To znaczy ja wymieniłem teraz cały skład. Jeżeli rozpatrywać pozycjami, no to umówmy się, że Hania Sondy odeszła, przyszła Sylwia Matuszczyk. No to już jest, jakby do Pana oceny należy, czy to jest wzmocnienie, czy to jest osłabienie. Z prawej strony odeszła zawodniczka Wolska, przyszła Andrzejewska. Teraz pokażę, jak to będzie funkcjonowało w kategoriach wpływu na grę drużyny, tak? To samo Muchocka, Paulina z Koszalina rozgrywająca. Zobaczymy, czy to jest wzmocnienie, czy... oczywiście wierzymy wszyscy w to, że to będzie wzmocnienie, prawda? Tak, trzeba podejść. Ja bym nie narzekał na te nazwiska. Panią trener. Na te zmiany też nie. Nie. Czy kim upatrujecie, jeśli w ogóle jest taka osoba, jak wchodzi na zawodniczkę, która powiedzmy może pociągnąć ten zespół i jakimiś fajnymi zagraniami indywidualnymi, tak jak tutaj, że w zeszłym roku tak często pociągnęła ten zespół. Czy tutaj jest taka osoba, która... To do mnie, tak? Znaczy, przede wszystkim, tak jak już tutaj powiedział, będziemy pracować nad cechami funkcjonalnymi zawodniczek. Znaczy, właściwie nawet nie pracować, bo myślę, że te zawodniczki, które tutaj 13 zjadą do Elbląga, te cechy mają i o to nam głównie chodzi, żeby gryźć parkiet od początku do końca. Myślę, że tutaj z trenerem mamy taką koncepcję wspólną i to się zawsze kibicom podoba. Na pewno będzie ciężki początek, bo jak wiecie Państwo, wczoraj było losowanie, trafiliśmy na Mistrza Polski, w trzeciej kolejce na Wicemistrza Polski, a no, zespół trzeba zgrać, bo jest zupełnie nowy. Natomiast no, nie ma rzeczy niemożliwych, charakterem, jak Państwo wiecie, można wiele zdziałać i na to będziemy liczyć tutaj na naszą młodzież, która z meczu na mecz, mam nadzieję, będzie coraz lepiej grała. No, na pewno Asia Waga jest tutaj tą osobą, która raz, że już jest w klubie, dwa, no ma potencjał taki, żeby kierować zespołem. Trzy, pozycja, na której no, aktualnie gra i będzie grała, czyli środek rozegrania, też no, decyduje ją do tego, żeby tutaj kierowała młodzieżą plus tymi zawodniczkami, które już potrafią grać piłkę ręczną na takim no, dobrym, myślę, równym poziomie. A tutaj, tak jak trener powiedział, będziemy starać się no, jakby te dziewczyny, które były jako drugie dotychczas w swoich zespołach, aby grały pierwsze skrzypce w starcie, bo to są naprawdę dobre dziewczyny z dużym potencjałem, z wolą walki, z charakterem, a przede wszystkim wkładającą treningowo bardzo dużo i dając przy okazji możliwość rozwoju innym zawodniczkom, bo to jest bardzo ważne. Ja zawsze powtarzam, że jak się ciężko pracuje w tygodniu, to ta sama gra w sobotę czy w niedzielę to jest samą przyjemnością.
Trzeba ciężko pracować, żeby dobrze grać ten mecz, czyli kończący etap tygodniowy przygotowań do tego święta niedzielnego, czyli tego meczu. A to są naprawdę dziewczyny, bo właśnie tak jak mówiliśmy, Jola Jędrzejczyk i Ola Mielczewska, które dotychczas nie grały, a mają no, niesamowity potencjał, a przede wszystkim na dzisiaj mają zdrowie, żeby mocno pracować i dawać dziewczynom współpracującym bardzo wiele. Czy wśród tych juniorek możemy się spodziewać takiego wystrzału, jakim była w Wistalu Kobylińska? Takiego nagłego, tak? W ciągu sezonu pierwszy zespół Wistalu, medale i gra w kadrze na koniec. To ja przepraszam, zapytam, czy jutro będzie padał deszcz? Nie. Jak wygląda okres przygotowawczy do sezonu? Jak on będzie wyglądał? Pierwszy tydzień spotykamy się, znaczy generalnie pracujemy od 13 lipca, nie jesteśmy przesądni. Z racji tego, że ten pierwszy tydzień taki troszkę luźniejszy w Elblągu. Niektóre takie sprawy logistyczne trzeba będzie nam dograć jeszcze w zespole. Oczywiście chcemy uczcić do 15 lipca bitwę pod Grunwaldem w tym momencie, bo ostatnio na konferencji też jedna z trenerek z Lublina zasugerowała, żeby zapytała mnie, czy nasz zespół będzie miał krzyże na plecach. Bardzo sympatyczne takie skojarzenie tutaj właśnie przypomniał od razu 15 lipca jadąc za bitwę pod Grunwaldem. Mam nadzieję, że nasz zespół taki waleczny będzie, prawda, w związku z tą bitwą. Potem 20 wyjeżdżamy na taki 8-tygodniowy obóz do Wałcza. Nie, przepraszam, 20, tak? Dobrze mówię? 20. 8-dniowy, tak. Obóz do Wałcza, Centralny Ośrodek Sportu w Wałczu. Może zdążymy na ligę. I potem już przyjeżdżamy do Elbląga i pozostałą część przygotowań już prowadzimy na własnych obiektach. Tym bardziej, że mamy te obiekty, mamy ładną salę, mamy ładne tutaj tereny do biegania, bażantaria, już zdążyłem się zapoznać. Część tam zajęć przeprowadzimy pewnie w Stegnie na plaży. Potem turniej 7-9 w Gdańsku, bardzo mocno obsadzony. Potem turniej 21-23 sierpnia. Czy pan w Gdańsku będzie grał? Tak, już mamy rozpiskę tego turnieju. Zaczynamy 7 sierpnia, 13.30, mecz jest z Wistalem Gdynia, pierwszy mecz turnieju. A to zaczynamy ligę i turniej. Znaczy przypuszczam, że przed tym turniejem mam wygrany jakiś jeszcze inny mecz. Może nie, zobaczymy. Natomiast taki turniejowy to jest pierwszy mecz właśnie 7 sierpnia planowany. I praktycznie 5-6 kolejka. Wiemy, że już z Lublinem w Lublinie. Zobaczymy, jak tam to wszystko będzie pograne, jeśli chodzi o terminy, bo prawdopodobnie Lublin będzie grał w Lidze Mistrzów. Nie wiemy, jak tam, czy z Dixon nie będzie jakiś tam. A to nie wybiegałem za bardzo w przyszłość może. Tak to wygląda. Ja jeszcze mówię o jakimś terminie sierpniowym. Chyba nie dosłyszałem. Jakiś turniej będzie w sierpniu. Klasa turniej w sierpniu. 7-9 i w Elblągu, Puchar Marszałka. To jest jaki termin? 21-23. Coś rywale znani są tego turnieju? Czy? Nie chciałbym na razie mówić, ale są już znane. Ile będzie zespołów? 4? 6 zespołów, ja panu podyktuję. Reprezentacja Chin będzie Gdańsk, Koszalin, bo akurat tam jest w razie. Wistal, Gdańsk i reprezentacja Chin. Tak. Może pan jeszcze raz, bo trochę to... Chiny, Koszalin, Gdynia. Elbląg. No tam jeszcze? Lublin, tak. Dziękujemy panu Kasiu. I w Czech, tak? Nie, to pewnie. Proszę jeszcze do prezentacji dalej. Zaraz. No właśnie wczoraj ten Rasmussen też dzwonił, że jest propozycja jeszcze jednego zespołu górskiego. Zobaczymy to i pochylimy się, czy jest taka szansa. No tylko mówię, nie chciałbym jeszcze mówić, bo to się może jeszcze tak zmienić. Ale dobra, przyjechać. Panie trenerze, pan wie, że ja jestem sympatykiem pana od dawna. Rozmawialiśmy wiele razy, ale uciekł pan jednego ważnego pytania. A ja do niego wrócę, pan Bielski pan uciekł. Nie, bo pytanie nie było o to, jak oceniamy pracę poprzedniego trenera, ale bo gdybyśmy mieli to oceniać, to powinien pan rok temu przyjść. Natomiast ja mam inne pytanie i najpierw się nie odsakiwać głową, bo taka jest prawda. Takie było moje zdanie. Natomiast mam takie pytanie, bo przychodząc tutaj musiał pan jakby zderzyć się z tym, co by pan zmienił, co jest nie tak. A moje pytanie jest takie, w świetle tych obserwacji ubiegłego roku one były tutaj. Co inaczej pan zrobił? Czy no, nie mamy jeszcze przykładu, co się dzieje na Lublińcu, więc gdzie pan widzi takie możliwości zmiany, czy skierowania tego na inne tory, czy jakby zaakcentowania innych rzeczy, żeby ten zespół, który ma ogromny potencjał, miał ogromny potencjał,
wykorzystał go w 40%. Znaczy ja bym nie chciał tak, że naprawdę to już nie oceniamy trenera. Nie chodzi o to, co dlatego, że tutaj nie możemy mówić o trenerach, bo tu jest też trenerka, która z tym zespołem współpracowała i teraz mówienie o to, że ten zespół miał potencjał, to jest takie troszeczkę jakby, no właściwie tak sobie zakładamy, że a może masz ten potencjał został w 100% wykorzystany. Skąd? Okay. Nie możemy tego powiedzieć, no, okay, że nie został. Że rywale, którzy, to, co można zmienić? Rywale, którzy byli od temu, to naprawdę byli silni rywale, bo i Lublin, Widzenia, to naprawdę nie były zespoły słabe. No, porażka ze Szczecinem oczywiście bolesna, ale to też umówmy się, zespół, który dochodzi do finału Pucharu Europy, to nie jest zespół, który jest tam jakimś słabym zespołem. Także że te trzy zespoły, które wyprzedziły startę, no, to były ekipy solidne po prostu, tak sobie trzeba uczciwie powiedzieć. Jeśli chodzi o zmiany, ja przypuszczam, że każdy trener ma swoją piłkę ręczną, w którą wierzy. Ja też taką mam i w którą wierzę, którą będę chciał realizować, to jest wspólnie z Justyną. Po kilku rozmowach doszliśmy do wniosku, że to są wspólne cele, wspólna taka jakby wspólna filozofia tej ręcznej. To będziemy chcieli realizować. Mam nadzieję, że szczegóły po prostu zobaczymy na boisku tej wizji, tego, jak mówię, tej filozofii. To nie ma co za bardzo wchodzić w zawiłości tam taktyczne czy techniczne, bo przypuszczam, że nie wszyscy Państwo by chcieli aż tak daleko w takie szczegóły wchodzić. A chodzi o to, na co będzie akcent położony. Czy akcent będzie na pewno położony na bardzo agresywną obronę. Chciałbym, żeby zespół, że dobór zawodniczek był pod tym kątem, że znaczy dobór, no powiedzmy tak jakby linia, której byśmy się chcieli trzymać, żeby jednak troszkę była bardziej ten balans na stronę obrony przesunięty, żeby to wsparcie z tyłu w postaci bramkarki jednej i drugiej było też troszkę mocniejsze niż w poprzednich sezonach. Dobrze, jedno takie nawiązanie do poprzedniego sezonu, przypuszczam, że gdyby Stark może te parę procent więcej miał w bramce, wcale nie jest powiedziane, że nie mogą być trochę lepiej, ale to mówię, to też nie zależy jakby od trenerów czy od pracy trenerskiej. To czasami jest tak, jest po prostu, że jedna bramkarka ma lepszy moment i najgorszy i też trzeba się to wstrzelić, żeby to pasowało do obrony, po prostu styl obrony. Oczywiście każdy by chciał mieć taką bramkarkę jak ma Wistel, jak ma Gabka, że potrafi wygrywać końcówki meczy, że tam wyjmie parę karnych, ale umówmy się, że to są bramkarki, które są. Jest ich mało tak na rynku europejskim i to są takie perełki, które skąd się oczywiście biorą, gdzieś ktoś je wychował, tak? Miejmy nadzieję, że i takie się to je wyglądu tak, z czasem. Chciałbym jeszcze zapytać o europejskie puchary, o ten Challenge Cup. Do tego jak ten podchodzi, jak trenerzy do tego podchodzą, do tej rywalizacji? Do takich miast. Chciałam tutaj powiedzieć, jak do każdego innego meczu. Każdy mecz jest ważny, czy to jest dół tabeli, czy to jest góra tabeli aktualna. To jest praca dziewczyn, one muszą przyjść, skoncentrować się, zrobić swoje, pokazać to, z czego się nauczyły, co wypracowały w tygodniu pracy, czy tam przez ileś lat tej swojej pracy ciężkiej. I to jest najważniejsze. Wiadomo, im lepszy przeciwnik, tym to spięcie organizmu jest większe, bo sama wiem z doświadczenia, że inaczej się grało zawsze z Lublinem, czy inaczej z dołem tabeli, ale nie wyobrażam sobie przeciwnika zlekceważyć, czy podejść do europejskich pucharów tak jak my, jako no powiedzmy nowicjusz, że nie damy rady. Absolutnie, na pewno czegoś takiego nie będzie. Zespół do pucharu został zgłoszony, do 6 należy zarejestrować klub w EKF-ie. Jak będzie już podana tabela, z kim gramy i tak dalej, wtedy jedziemy i gramy, no, nie będziemy się wycofywali. Jest decyzja zarządu i kadry trenerskiej, że uczestniczymy w pucharach europejskich. Normalnie. Czy pan trener może się pochwalić w okresie swojej pracy z kadrą, radą, juniorem czy klubami? Czy się mogę pochwalić? To jest ciekawe pytanie, dlatego że tak, doświadczenie, które mam pracy z seniorkami, jest praktycznie epizod 4-miesięczny z zespołem Wistalu. Mam no tam już nie będę mówił tam o 20-leciu pracy z zespołami juniorskimi, gdzie przez ostatnie 15 lat byłem ciągle w czwórce mistrzostw Polski juniorek, ale w pewnym momencie jakby się to kończy, tak? Już po tym epizodzie z Wistalem nie dawało mi to spokoju, po prostu powiedziałem, że nie był ten moment, nie były akurat, tak się akurat złożyło, że chciałem to jeszcze raz spróbować. Tak, ja tutaj ukłon w stronę działaczy startu, że
te nasze drogi się po drodze zeszły i mam nadzieję, że wniosę pewien potencjał, energię pozytywną tutaj do Elbląga i będę się chciał w jakiś sposób odwdzięczyć za to zaufanie, które, że tak powiem, to jest, zostało Państwu skierowane. 100 meczów międzypaństwowych z reprezentacjami młodzieżowymi, ponad 4 miejsce w Mistrzostwach Europy, 7 w Mistrzostwach Świata z generacją 92 rocznik, czyli te dziewczyny, które teraz właśnie w tym roku tak dobrze grały. Mam nadzieję, że ten pomysł, który tam miałem z tamtymi zespołami, on się sprawdził i spróbujemy, czy to będzie też działało w zespole seniorskim. Wierzę, że tak. Jeszcze zapomniałem Państwu powiedzieć, w poniedziałek było walne zebranie członków stowarzyszenia Stara Wita Elbląg i zarząd przy jednym głosie wstrzymującym się otrzymał absolutorium. W spotkaniu uczestniczyli kibice. No i postanowiliśmy razem wspólnie z kibicami, że będziemy się spotykali jeszcze częściej niż się spotykaliśmy do tej pory i uzgadniali jakieś takie wspólne działania klubu i klubu kibica. Czyli tak jak mówię, współpraca jest fajnie, ale chcielibyśmy jeszcze bardziej ją zacieśnić, żeby tutaj było nas jeszcze bardziej widać w mieście i zobaczymy jak to będzie, no ale tak jak mówię, w najbliższym czasie planujemy jakieś spotkanie. Myślę, że to będzie jakoś w tym czasie, jak dziewczyny pojechały do Wałcza, wtedy byśmy się spotkali i coś uzgodnili. A i jeszcze chciałbym Państwa zaprosić również na trening, który odbędzie się 14, ale to już wyślę bezpośrednio na Państwa skrzynki, na którą godzinę i tak dalej. To będzie taki, można powiedzieć, drugi trening, ale jak chcielibyśmy tak, można powiedzieć, rozpocząć wspólnie z Państwem te nowe przygotowania do sezonu. Czy jeszcze jakieś pytania? Nie, ja chyba bym swoje myślę i kibiców, bo też jestem kibicem. Mogę panu Brandowi powiedzieć, że wszyscy absolutnie trzymają do pana kciuki, a pan Carte Blanche, bynajmniej z naszej strony. Prawda? To się zgadzamy, tak? I chyba cieszy to, że właśnie to, co usłyszałem przed chwilą, że ten jest też beniaminkiem takim. Bo to daje taką nadzieję, że będzie razem z drużyną chciał coś osiągnąć i jakby zdobywał kolejne szczeble w tej seniorskiej, poza epizodem, powiedzmy, to zresztą bardzo pozytywnym, moim zdaniem, w Gryni. Cieszę się, że tak do tego pan to chodzi. Mam nadzieję, że Państwo wszyscy, no to mówię, postaramy się z naszej strony, tutaj sztabu trenerskiego, mogę też powiedzieć o Gryniu Zawodniczek, że no chciałbym, żebyście mieli Państwo o czym pisać, o czym mówić, jak najwięcej pozytywnych rzeczy. I jeszcze jedną uwagę mam do pana prezesa Traksa. Za tydzień będzie rozlosowanie rozgrywek trzeciej ligi piłkarskiej, w którym występują dwa zespoły Elbląskie. Z informacji pozyskanych i ze źródeł, które już mam, niektóre mecze będą rozgrywane w tych samych terminach Olimpii co Startu. Żeby się tylko godziny nie nakładały. Bo w zeszłym sezonie 4 takie spotkania się odbyły o godzinie 17 Olimpia i o godzinie 17 Start. Część z tych kibiców zabiera Olimpia, z kolei trudno zmobilizować tych kibiców stamtąd, żeby przyszli na mecze tutaj. Jeżeli chodzi o rundę zasadniczą, to mecze się nie nakładały. No w play-offach była taka sytuacja, że było trzeba bardzo szybko podawać termin spotkania. Po konsultacji z kadrą trenerską i z zawodniczkami doszliśmy do wniosku, że no takie godziny byłyby najbardziej optymalne. Wiecie, w sporcie jest tak, że nie tylko układa się terminy na sztywno, ale też na przykład zawodniczkom niektóre godziny bardziej pasują, bo po prostu mentalnie są przygotowane, że może w tych godzinach lepiej zagrają. Tak się zdarza. Tak? Dlatego play-offy były dla nas bardzo ważne i tak to ustawiliśmy. Tak jak mówię, gwarantuję to, że w rundzie zasadniczej będzie konsultacja z drużyną Olimpii, tak żeby się te mecze nie nakładały. Jak będzie w play-offach, zobaczymy w play-offach. Bo do nich mam nadzieję, że wejdzie. Dziękuję w takim razie serdecznie. Jeżeli chcą Państwo indywidualnie, to proszę bardzo.